Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Pączek i kolejny dzień zmagań z SGC. Niestety dzisiaj będzie to nagranie na YouTube, ponieważ nie miało innej możliwości, żeby zastreamować. Ostatnio mam problemy właśnie z internetem, tak jak ostatnio to było. Jest dzisiaj ze mną klasycznie Melindar, czyli pan ziemniak, pan bulwa, Siemanko, siemanko, siemanko. Over. oraz gość specjalny, czyli Michał Dybka z drużyny Team Solo Fam. Cytryna jestem. Witam, witam, dzień dobry. I przechodzimy do startu. Tu jakąś muzyczkę w tle puszczę. Z Ulfa. A pójść. A pójść. No czyli Ale zaczynamy od bogatości. plików, tak? Standardowo. Czego możemy się spodziewać? Ja jestem właśnie bardzo ciekawy, z tego co wiem, zawodnik Centylo jest po prostu, znaczy jest, jestem tego pewny, bo graliśmy razem kilkanaście razy i bardzo dobrze gra Swainem. O, ciekawy, ciekawy. No i poszły pierwsze bany. Ban ze strony Wa niebieskich to Wa i ban ze strony czerwonych to Fizz. A i warto jeszcze wspomnieć, że po stronie fioletowej, tak? Gra drużyna. Nie, po stronie niebieskiej będzie łatwiej powiedzieć tak. Polaki, Cebulaki. Na pewno. To jest drużyna z Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego. A po przeciwnej stronie drużyna No Skill, Just Luck. Dokładnie. Z kolegium Medicum. O. No proszę, nawet nie wiedziałem, że oni z CM-ki są. Dobrze się dowiedzieć czegoś na początku meczu. Myślałem, że oni z UKW. Oni są z naszej uczelni, nawet z jednym z tutejszych kolegów będę grał w drużynie Counter-Strike'a GO, więc też. No rozumiem. Ja też bym nie wiedział, że to jest kolegium medicum, także spokojnie. Powiem naprawdę, dzisiaj mam dość słaby dzień, jeżeli chodzi o mówienie, o komentarz i tak dalej. Dlatego załatwiłem sobie taką kadrę, a nie inną. I widać, już mamy wszystkie bany. Pierwszy pik nadchodzi. Po stronie niebieskiej zbanowany White, Thresh i LeBlanc. K I po, LeBlanc. Po stronie drużyny fioletowej Fizz, Rek'Sai oraz Sejuani. I czekamy na pierwsze piki ze strony drużyny niebieskiej. Całe 10 sekund. Widać, tam mocno się zastanawiają. Blitzcrank. Poszedł Blitz. Blitzcrank. No można powiedzieć, że taki troszkę brązowy pik, chociaż ostatnim czasem nawet było go widać na LCS-ach dwa razy. Tak, to tak, tak. Oj, dobrze pamiętam, Krepo korzystał z Blitzcranka. Dokładnie, dokładnie. W skórce Piltover Customs. Bardzo denerwujący champion, muszę przyznać. Blitz? No. Chociaż tak, z drugiej strony on jest bardzo łatwy do skontrowania, pod warunkiem, że ma się, załóżmy, Sivir i Morgane, tak? No to wtedy rzucona bariera w czas za dużo. Za dużo z tą barierą nie można nam zrobić, prawda? No dokładnie. Tak, to prawda. Dobra, i po stronie czerwonych mamy Wukonga na dżungli najprawdopodobniej i Maokaja na topa. Może będzie grany jakiś Yasuo. To są bardzo ładne piki. Tak, tak, ale wydaje mi się od razu, że będzie jakiś, może próba zagrania Yasuo. Nie jest zbanowany. Yasuo, szczerze powiedziawszy, ostatnim razem zrobił się dosyć ciężkim pikiem. Po tak, to prawda. Nerfach. Wayne, no to Wayne Ignar to, szczerze mówiąc, bardzo ciekawa kompozycja jest. Mhm. Jestem ciekawy, co wyciągnie właśnie Centyl na mida, bo jestem prawie że pewien, że on pójdzie środek. Czy my tam mamy Blitzcranka z healem? Tak, póki co tak, ale może to jest małe niedopatrzenie póki co. Chociaż Vayne gra z barierą, także no niektórzy nie doceniają potęgi Exhausta. W sumie powiem wam, panowie, że zastanawiam się, dlaczego oni zbanowali Thresha, a nie na przykład Morgane. I jej Black Shielda. To by było chyba dokładnie. Bardziej, tak, chyba tak, bardziej, tak, bardziej przydatne, jeżeli chodzi o Blitza. Ale widać po stronie drużyny fioletowej naprawdę robi się tankowny team. Bo trzy tak, piki, które mogą się bardzo stankować. Zgadza się, że to jest bardzo tankowny team, aczkolwiek bardzo mnie dziwi piknięcie. O, właśnie, o, Morgana, proszę, o proszę, tym Morgana. Mówiłem, o, właśnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz bardzo dziwi mnie, że to nie jest Sivir, tylko to jest Graves. Jeden i drugi pik jest dobry, aczkolwiek przy tak tankowatej drużynie myślę, że Sivir też by się bardzo dobrze sprawdziła. Tak, tak, tak. O, proszę. No,
Może Timo? W porównaniu z... Znaczy... Timo, tak. Timo nie. Banować Timo to jest instaban. To trzeba banować od razu. To nerf Timo. Czy to będzie konik? Czy mają konika w swojej drużynie? Taka koń ze skórką. Oby. Czy arcade? Idąc tak, za ciosem Kuniego w ostatniej rozgrywce. Tak, coś w tym może być. Tylko, że Huni czy był... W dżungli nie sprawdził. Kikis to, z tego co pamiętam, grał, ale Kikis to jednak jest Kikis, tak? To jest profesjonalny poziom. Tak, to prawda. To trzeba mieć bardzo dobre wyczucie. Wbrew pozorom nie jest to taki łatwy pick, pomimo też swojego W, bardzo podobnego do Wayne'i. W ogóle to też, oni mogą ich bardzo odtańczyć, że tak powiem, bo jeden i drugi pick, czyli Gnar i Wayne'i, zadają procentowe obrażenia pasywne. Od ilości życia. Dokładnie, więc to jest może i dobre rozwiązanie na drużynę przeciwną, na drużynę kolegium Medicum. Ahri kontra Swain? No to też będzie bardzo ładnie oglądać tego mida, naprawdę. Chociaż Swain to taki bardziej jest ostatnio topowy zawodnik, topowy bohater, z tego co ja grałem przynajmniej. U mnie tak samo, ja częściej widzę Swaina na topie niż na środku. Zobaczymy, co panowie tutaj ugrają, zobaczymy. Tak, to może być. Teraz 3 minuty delayu będzie nas czekać. To co, może w międzyczasie Pączek zatańczy przed kamerą? Tak. Będziemy mieli jakieś zajęcie. Dancing with the donuts. No tak. No, zaproszą mnie pewnie niedługo. A właśnie, warto wspomnieć dla wszystkich, którzy oglądają to, mam nadzieję, że pojawi się w niedzielę w nocy bądź w poniedziałek z samego rana typu druga, trzecia. Zapraszam serdecznie do zakupienia Gazety Pomorskiej, w której pojawi się artykuł o SGC już jutro. Będzie tam twoja twarz. Tak, niestety dla was tak. Udzieliłem wywiadu razem z kapitanem drużyny CMUMK Biotechnologia Team Mold, że pamiętam, tak, z CSGO, z Maciejem Witalisem Wełną. I tam się wypowiadaliśmy do Gazety Pomorskiej odnośnie właśnie SGC, co myślimy i tak dalej, jakie są nasze założenia przede wszystkim. Chociaż powiem wam, że z chęcią zobaczyłbym Barda w jakiejś rozgrywce. Albo jakiś taki dziwny pik typu Azir. Tak. On teraz dostaje buffy, Azira, bo jest za słaby. Azir ciekawi na midzie. Galio na przykład. Półtorej minuty delayu. Półtora minuty jeszcze delayu? Tak, to już jest chwileczka i teraz gramy. Ciekawie byłoby zobaczyć podczas tych rozgrywek jakiegoś Teama albo Urgota. O! Urgot to jest bardzo fajny pick. I to jest właśnie dziwne, że on cały czas dostaje buffy, a ludzie ciągle nim nie potrafią grać. Tak, to jest prawda. Równie dobrze on się sprawdza i na midzie, i jako AD carry, i na topie. Na supporcie nawet widziałem go w dżungli, no może też by przeszedł. Można powiedzieć najbardziej uniwersalny bohater LoL'a. Tak, ludzie nie grają. To jest nie do pomyślenia. Duże zainteresowanie jest tym meczem wśród wspólnych znajomych moich i Centyla. Szczerze mówiąc, nie ma się co dziwić, bo to generalnie... Jeśli chodzi o streamowanie tych meczy, to mało jest informacji, dlatego... Znaczy, jeszcze nie było streamów takich potężnych odnośnie właśnie samych meczy, ze względu na to, że drużyny też nie mają czasu jakby zagrać. Przede wszystkim to jest to. A jeżeli już znajdą jakąś porę, to najczęściej jest tak, że ja po prostu za głowę się łapię i nie wiem, jak mam to zrobić. Bo godzina 23 w środowy wieczór jakoś mnie nie pociesza. I mamy pierwsze DC, właśnie dostałem wiadomość, ale to jest spowodowane błędem League of Legends. Nie będę cytował wiadomości. Kapitan drużyny Polaki Cebulaki ma disconnecta. To już po nazwie widać, że lepiej nie cytować. To kurde, znów
Znów DC. Rito, uwielbiam cię, uwielbiamy cię za to DC. Proszę zrób coś z tym. Pewnie tak było. A ty też masz DC teraz? Ja nie. No, ja też nie myślałem. Ja już przełączam wam scenę. Myślę, że razem z nami powinien to komentować ktoś z Riotu, albo przynajmniej to oglądać. To byłoby bardzo fajne, tylko że Rito nie wspiera tego turnieju niestety. Nie dał żadnej odpowiedzi nawet na moje maile. Bo to jest Rito. No to jest Rito, tak, to prawda. Troszkę szkoda, bo pamiętam, że na głównej stronie Rito... Tak, tak, też odzywałem się. Dokładnie, dokładnie. To było na temat szczebla amatorskiego, nie? Tak. To wyglądało, żeby wspierać, dokładnie. No i patrzcie. Postują, ma odzewu zero. I standardowe korpo. Mają małe turnieje tak jest. Gdzieś. No trudno. Muszę sobie odpalić Lola w oknie przede wszystkim. Jest lepiej nagrywać w taki sposób. Mamy rozgrywkę, szczerze mówiąc. Rzeczywiście, już nawet w samym ekranie logowania jest. Centilla not connected. Ale to się dzieje ostatnio bardzo często z tego co słyszałem. Mam nadzieję, że wróci bardzo szybko. Generalnie mnie strasznie boli to, że z każdym kolejnym patchem ten klient działa coraz gorzej. To prawda. Jest prawda. Myślę, że dosyć dużo, znaczy więcej uwagi Rito powinien poświęcić na naprawienie klienta. Dokładnie. Bo same udogodnienia w grze, upgrade'y ok, fajnie, nowe postacie fajnie, reworki postaci ok, super. Jakieś nowe przedmioty fajnie, no ale no... Co możemy z tym zrobić, jak przykładowo mamy DC już na samym starcie, albo crash klienta, kiedy gramy ranked? Dokładnie. Ja miałem sam taką sytuację podczas serii, nawet w tym sezonie, że była to moja chyba druga rozgrywka, tak? Pierwszą miałem wygraną, druga rozgrywka i w trakcie wyboru bohaterów klient mi się skraszował. Ani tutaj wyjść, ani się ruszyć, co się okazało... W serii miałem mecz przegrany przez to, że nie mogłem wybrać bohatera. No dokładnie. To jest naprawdę bardzo przykre. Najśmieszniejsze jest... Gramy. To jest fajne, że chłopacy ogarnęli szybko. Możesz wyjść i dostać bana na niski... Znaczy, możesz dostać niski priorytet w kolejce, bo skraszował ci się klient. Tak, to jest najgorsze, a parę razy już się tak zdarzyło. A dobrze wiecie po streamach z meczu otwarcia, jak czasem mu internet potrafi zachowywać. Tak jak jest coś dobrze, on nagle sobie stwierdza, nie, wiesz co, nie, wyjdź. Dzisiaj nie pograsz. Przepraszam. Dlatego dzisiaj jest to robione w taki, a nie inny sposób, że nagrywamy film dla was. Chyba będzie lepiej z takiej jakby perspektywy na to patrzeć. A no tym tak, bardziej to, że możecie sobie dokładnie wszystko obejrzeć, tak? I zaczęliśmy tutaj, czerwoni zaczynają od Froga, gdy pomogli Wukongowi. Aczkolwiek niebiescy zaczęli właśnie od golemów, tutaj Hekarim sobie właśnie działa. Duże obrażenia zebrał. Dostałem jakąś wiadomość. Czai się na Morganę. Okej. Okay. Panowie, jaki wynik obstawiacie? Obstawiamy taki, że będzie ponowny ten. Odpalenie meczu. Aż tak? Tak. No widzę, że Swain tu właśnie. Czyli FF20. Dokładnie, no niestety, no ale to tak się właśnie, to tak musi być chyba. Możemy wyjść z gry, panowie.
Czy ja wiem, czy sens wychodzić z gry? Może Tak, tak, bo to wychodzimy z gry, zaczynamy od początku. Tak stwierdzili z tamtej drużyny. Tak? Nie było killa i tak dalej, i zgłosili, że... Super. I rzeczywiście było to minutę temu, zanim jeszcze zaczęły się jakiekolwiek walki i tak dalej. Ja To tworzę fajnie. już grę. I zapraszam was do niej. Ale wezmę już Czyli Blind się nam Pika. przeciągnie po prostu streamowaniem. No niestety. Dobrze, Ważne, cytryna żeby piki jest. były te same. Dobrze, wy już ładnie To tutaj co, tego. gramy jeden na jeden, tak? A ja wam komentuję. No, tak będzie najlepiej. Dobra, Tylko skakujemy do pamiętaj, tego, do żebyś Spectata. Dobrze komentował. Żebyś na pewno nie był stronniczy. Tak, tak. Nie, spokojnie. Dobrze. Ciekawe, jakby wyglądała twoja gra Gregasem. Na pewno grubo. No tak, no tego nie przeskoczysz. Mogę puścić jakąś ładną muzyczkę. Na przykład... Jezioro Łabędzie. Jezioro Łabędzie, no. I ty daleko i wysoko mierzysz. Szybko. Nie no, dobrze, no jest taki. Nie no. Coś, co pączki lubią najbardziej, czyli popatrzeć chwilę na Taylor Swift. Dobra, mamy już wszystkich. Czyli co? Zaczynamy ponowne streamowanie. Dobra, jedziemy. Nie ma sensu robić drafta, będziemy tylko czekać niepotrzebnie. A tak to od razu wybiorą i... Dokładnie. Tak, a i tak się będzie nawet później ustawiają, 30 sekund. Że wezmą te same piki i po prostu. Tak, to jest fajne, że od razu się ze sobą zgadzają. I ciach. Ale na pewno mają teraz takie coś, że... A może byśmy zmienili, tak? No. No to na pewno kończy. No nie, korci, no też, korci. Że drużyny są... Że drużyny zagrają fair i... Wiara czyni cuda. Tak, to prawda. Ping, 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 ping. To jest po prostu kłamstwo. Piję Pepsi w szklance Coca-Coli. Pepsi forever. Mikołaj by się obraził. Ale on pojechał na wakacje. Dobrze. Ja zostawiam sobie specjalnie Facebooka włączonego, w razie gdyby zawodnicy chcieli się ze mną skontaktować. I wszystko już gra. Przechodzimy z powrotem. Nie ma co komentować pików i banów. Myślę, że można cofnąć sobie film. Po prostu. Na komentarz poprzednich pików i banów. A teraz tylko czekamy te cudowne 2:30 na mecz. Fajnie, mi się bardzo podoba to, że to jest takie wyrównane spotkanie w końcu, tak? Po oglądaniu meczów CS-a to jakaś rzeź wtedy była i niesamowita różnica poziomów, a teraz widzimy po goldzie chyba jednym było, tak? W drużynach. Po jednym goldzie, reszta srebra i brązy. Także fajnie będzie to oglądać, ale pamiętajcie, najlepsi zawodnicy są właśnie z brązu, bo to oni najwięcej potrafią przecierpieć. Co z tego, że masz diament? Skoro nigdy nie byłeś w brązie, człowieku. Tańczący z pączkami. O, panowie, co się dzieje? Halo, halo. O, czyżbym teraz ja miał disconnecta?
Dobrze, spoko, spoko. Ważne, że my nie mamy. Najwyżej będziesz z nami komentował. Będziemy ci przekazywać, co się dzieje, a ty komentuj, okej? Okay? Zaraz się połączymy na Skype'ie, udostępnimy ci ekran i będziesz oglądał. Chcesz mi powiedzieć może... O, i we wtorek będziemy mieli dokładnie taką samą akcję z nagrywaniem na YouTube'a, jeżeli się o 20 zgodzicie nagrać właśnie film też z komentarzem, także zapraszam serdecznie, byłoby bardzo miło. A może tak właśnie będziemy robić, że będziemy brali jakichś kapitanów i niech siedzą z nami, niech rozmawiają, niech opowiadają. Jak tam w ogóle zapatrywania na całe SGC. Myślę, że to by było ciekawe. Zawsze dodatkowa osoba, to jest taki... jeszcze można wziąć jakiegoś kapitana na przykład po meczu już, po rozegranym meczu, żeby ten kapitan się wypowiedział na temat odczuć. To by było bardzo fajne. Jasne, jasne. Takie OCS-owe. Generalnie czekamy na feedback, nie? No, komentarze, uwagi, mile widziane. Tak, to jest bardzo fajne, no ale po to wrzucamy to na YouTube'a, nie? Ostatnio, że tak się wyrażę, niektórzy z publiczności twitchowskiej aż przesadzali, instalowali boty, tak? No i to było takie niefajne, powiem szczerze. No, powiedzmy, wiesz, że administratorzy mieli pełne ręce roboty przy timeoutowaniu. Doszło do tego, że poprosili mnie o kolejnego administratora. No proszę. I trzeba było na szybko organizować. No ale już zaraz zaczyna się mecz i śmigamy teraz wszyscy podłączeni. A tu jest jakiś... To jest platynka? Platynka z zeszłego sezonu. I złota, 3. Co już... Czy zostaliście połączeni z grą? Bo ja jak na razie nie. Znaczy generalnie nawet ciebie zacina troszeczkę na ty, na TeamSpeaku. No właśnie myślałem, że to ja mam problemy z połączeniem internetowym, a to ty jednak się zacinałeś. Ale tak, my dostaliśmy połączenie z grą i już jesteśmy na Summoner's Rift'cie. Czekamy na jakiegoś flesza może początkowego. Będzie fajnie to zobaczyć na pewno. Żeby zatańczyć, kliknij D. Ustawiamy sobie zawodników w odpowiedniej kolejności. Niech zgadnę, czyżby Hikarim teraz zaczynał od golemów, a... Ja nie wiem, czy to się jakiś innej szykuje. No tutaj może być bardzo ciekawie, ale dobrze. To jest już mecz, wszyscy są podłączeni, bo tu cały czas obserwuję właśnie czat jeszcze, dlatego tak nic nie mówiłem. Ja jestem typowym mężczyzną, który zajmuje się tylko jedną rzeczą naraz, więc to jest takie problematyczne częściej. Szybko, jeszcze feedback na telefon. Na razie mamy spokojnie. Tak, czekają, czekają. Muszę przyznać, że bardzo ładną skórkę ma ten Graves. Tak, to jest Mafia, tak? O ile dobrze widziałem, tak? Tak, to jest Graves z Mafii, dokładnie. A w ogóle bardzo ładna jest Morgana, naprawdę. Teraz po reworku jest bardzo dobrze zrobiona. Bardzo dobrze zrobiona. Vayne też się przydał ten delikatny rework, który dostała. Bo ona miała troszeczkę reworkowaną. Powiedziawszy, jeśli chodzi o Morganę, ona ma troszkę małą głowę w porównaniu do innych czempionów. Jeśli chodzi o tą konkretnie skórkę. Tak na przykład przy Tristanie wygląda bardzo dziko. Dobra, no i standardowo Karim, no zaczął to takie... No tak jak poprzednio, tak. Wukong zaczął od Froga, teraz leci na Blue. Powiem wam, że najbardziej mnie ciekawi w tym momencie spotkanie tych dwóch kapitanów, bo to są kapitanowie drużyny na środku, co może być bardzo fajne, bo raczej na kapitana wybiera się osobę najbardziej doświadczoną, więc tak, to drużynę. Tak? Tak, tak. Ja jestem chyba najmniej doświadczoną osobą w naszej drużynie, a może najmniej ogarniającą mechanikę, aczkolwiek ma to też swój urok. No tak, na pewno zaskoczysz czymś ciekawym. Z pewnością. No, liczymy na to. Mam nadzieję, porówno że... CS-y ma oko i CS-uje lepiej od Gnara, ale Gnar na pierwszym levelu bardzo słabo. Panowie, jak Swain jest bardzo obijany przez Ahri. Tak, tak, ale to jest, powiem ci, normalne i on naprawdę potrafi nagle z sekundy zaskoczyć.
On ma wszystko calculated. Nieważne co byś nim grał, jak bardzo by mu nie szło, zawsze jest calculated. No i farma bardzo słaba na midzie, i chyba na niestety. pierwszy gank poszedł Hekarim. Tak, i tu to może być. Może poszedł być też dętka. Ignite, Jest ale dętka! Będzie dętka. Perfla dla Hekarima. Bardzo ładnie. Próbował coś zrobić, ale niestety się wycofał. Miał bardzo mało życia, no zginąłby tylko, jakby chciał jej pomóc. Mu w sumie. Kapitanowi drużyny, no skill just luck. Był na bardzo złej pozycji. Tak, 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 do tak, pomocy. Tak. Ale ten gank był naprawdę bardzo szybki. Marnie no, trafił. 3:30 można się było spodziewać. 3:50 tak już. 3:30, 3:50 już wtedy można spodziewać się jakichś ganków. Tak, tak, tak. Hekarimem bardzo szybko można spaść na linię, dlatego tak, właśnie, właśnie o to chodzi. Bardzo, bardzo fajny pick do Swaina, który zadaje bardzo duże obrażenia w bardzo krótkim czasie. Mnie ciekawi, jak poradzą sobie, jak poradzi sobie Blitz przeciwko Black Shieldowi Morgany. Właśnie. Tak, to będzie na pewno bardzo denerwujące. Znaczy, to będzie bardzo denerwujące pod warunkiem, że Morgana na czas trafi Black Shieldem. Też widziałem często na tym. Bez urazy, ale na tym poziomie, jak ludzie nie trafiali w czas. Tak, 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 to jest to. To jest niestety to. No, nie jest to jednak postać, która jest łatwa, Morgana. To jest ciężka postać. No trzeba no. mieć, wiesz, trzeba, trzeba trochę nią pograć, żeby ogarnąć, kiedy najlepiej i czego użyć, tak? Jak trafić dragbindingiem, jak użyć ulta. Bo to też jest mechanika cała, tak? Użyjesz ulta w złym momencie i teamfight przegrany, bo ult daje bardzo dużo Morgany. A potem no, już w sumie nic nie zrobi. Topie. Mamy pierwszy gank na topie. Tak jest. Łukom chodzi Łukom. Oj, oj, ten Gnar mógł poczekać z tym E. Nie musiałby flesza używać. No spanikował, spanikował. Tak, 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 tak. No ale flash out, gank udany według mnie. Tak, tak, tak. Dokładnie, udany. Jak dlatego możemy się spodziewać jeszcze raz tutaj Łukonga za całkiem niedługo. Hekarim w tym momencie już jest na bocie i tutaj coś będzie chyba próbował. Są dokładnie. Wardy jednak od rzeki. No jednak czeka, jak Blitz chyba kogoś złapie, ale to się może nie udać ze względu na Morganę. A nie? Dadzą radę, na pewno kogoś zgankują. Jest, bardzo ładnie przybito do ściany. No i właśnie o tym mówiłem, to troszkę... Ucieczka, Black Shield, tak. Black Shield nie był w czas, to trzeba przyznać. Ona jakby tylko, że ten sekundy wcześniej też nie, był skuteczny, nie? Tak jest, zgadza się. Wydaje mi się, że Blitz jest... Drużyna czerwonych, już widać to, że oni stawiają wardę od samego początku, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Tak, no wizja to jest potrzebna, o wiele lepsze od poprzedniej gry. No, tak, kurczę, tak, tak. Ostatnio tak tutaj właśnie i... Chociaż ten Hekarim jakby się spodziewał, że tam wart może być. Prawdopodobnie zaraz będzie gang na midzie. Tam się jest czai. Bardzo ładnie. Leci Heka koń? On tutaj coś ugra. A niestety, niestety. Nie, skończył mu się boost. Top laner i jazz. Będzie gank na midzie, może jakiś malutki teamfightik. Nie, nie, już Maokai cofa się na górę. Ale bardzo ładnie CS-uje ten Maokai, bardzo mi się to podoba. To nie jest postać, którą się łatwo CS-uje. Popatrzcie na Okonga, czy tu będzie... On tu próbuje coś tutaj... Nie, 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 to jeszcze nie ten level, nie, żeby Ukon chyba nie, sobie z Hekarimem poradził. Na szóstym rzeczywiście miałby dużą szansę, jeżeli Heka nie miałby ulta. No, na to, żeby go złapać, oczywiście, o to mi chodzi. Uśmiał, no. Koń by się uśmiał. Nie, koń się uśmiał właśnie, bo uciekł. No tak, to bardzo powiem ciekawe. Powiem panowie szczerze, że generalnie według mojej opinii Blitz jest bardziej ciężkim, bardziej skillsowym, bardziej skillsową postacią niż Morgana. Zwłaszcza to jego... No nie, nie wiem, wiesz, ja takiego odczucia nie mam, gdyż jak grałem właśnie z kumplami jeszcze jakiś czas temu w drużynie, to ja grałem na pozycji supporta, gdzie grałem takimi postaciami jak Lulu, jak Lux, jak Blitzcrank, Thresh. Za tą Morganą w ogóle mi nie wychodziło. Bardzo lubiłem Ayni. Bardzo lubiłem grać Ayni nie, na ja tym. Właśnie na... Nie. Nami też. I to było właśnie takie połączenia Ayni, Ayni, Kalista, Kalista, Nami, gdzie naprawdę bardzo fajne rzeczy wychodziły. Tak, z Kalistą bardzo, bardzo fajnie się Blitzcrank łączy. Anka tak też samo. Anka stunuje od razu, a Nami, je, tak, zanim z ulta Kalisty postać opadnie, Nami już jest w stanie podbić ją drugi raz swoim ultem i następnie złapać w bańkę. I to jest taki pięciosekundowy stun. I z tym się nie da nic zrobić. Karim coś kręci przy blue drużyny czerwonej. A tutaj idzie Wukong, face checkuje.
O, proszę, proszę, I... tutaj będzie jakaś walka. Dobrze, ładnie uciekł, Wukong. A, tak, flash out. Mhm, worth it, jak najbardziej. Tylko ja nie wiem, czy... Ale będę ryzykować, biorą tego dragona. Tak, wezmą Drake'a. Jak najbardziej, tutaj w ogóle w tej chwili... Tak, 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 ale Wukong już tu podchodzi, ale on nie ma flasha, też musimy pamiętać. Więc nie będzie w stanie wskoczyć do walki w taki sposób. Jak będzie mógł uciec. Właśnie w taki sposób. Albo ukraść nawet. Proszę, patrzcie. I zrobił to. Ukradł smoka, ukradł smoka. Widzicie? Bardzo ładnie, ale jest teamfight w tym momencie, ale to wygląda po prostu strasznie. Swain wszedł. O Jezu! Ten Hecarim poleciał za killem. Dobry fokus. Jak dobrze... Jeszcze Gnar tutaj doszedł. No Gnar troszeczkę spóźniony jednak, no to było bardzo słabe. Ale on nie będzie miał gdzie uciec tutaj. On nie będzie miał gdzie uciec, Gnar jest w tej chwili martwy. A użył już ulta? Proszę bardzo. Nie użył. Nie użył ulta, nie dziwne. Użył, dobrego... Mógł spokojnie sobie zamknąć w... Chociaż Maokaja oraz Gravesa i spróbować wyskoczyć. Stamtąd. Nie, ten zawsze trochę czasu by sobie kupił. Jestem pewien, czy wcześniej nie użył skoku, żeby nie mieć, znaczy raczej miał cooldown na tym skoku, tak mi się wydaje. Aczkolwiek pewności może nie być. No powiem panowie szczerze, że trochę nietrafiony, nietrafiony ten teleport był. No, no niestety mógł już, nie, za późno był, to po pierwsze. Po drugie, no nie zrobił tam nic, tak? No niestety, no nie oszukujmy się, bo słaba decyzja niestety. Może jakieś nieporozumienie w drużynie. Strasznie zdziwił mnie Hecarim, który poleciał za killem, tak? Niepotrzebnie, mając bardzo mało życia. Mógł spokojnie uciekać. I w tym momencie jest wyrównanie 3-3. Tutaj patrząc na creepy, szczerze przyznam, że drużyna czerwona jakoś tak lepiej leci w tym. O wiele lepiej. No chociaż tu też szału nie ma, no. 55 CS-ów, 10 Blue dla Ari. Nie jestem pewien, czy Swain weźmie Blue. Powiem szczerze. Bardzo słabo CS-uje ten Gnar, muszę powiedzieć. To jest postać, którą generalnie łatwo się CS-uje. Tak. Zgadza się, że łatwo się CS-uje, bo bardzo podobnie do ADC-ry. Znaczy, właśnie, właśnie, tak, 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 tak. Tak jak mówiłem, Swain nie bierze Blue. Byłem pewny i przekonany. A tutaj Ari dobrze sobie już radzi. Mają tak, tak. No. Zresztą ojej, sobie dobrze ten nie Gnar z... bardzo mało HP na topie. Gnar, tak. Na bocie raczej gra pasywna. Chociaż tutaj... Aj. Ari nic nie zrobi. Tak. Próbowała przynajmniej coś. Blitzcrank bardzo ofensywnie odciąga od farmy. Jednak trochę CS-ów Gnar straci, nie? Bardzo dużo. Już jest 20 CS-ów różnicy, to jest bardzo dużo. Zobaczcie, bardzo, bardzo mądry Ignite. Tutaj Ari już prawdopodobnie, jeżeli konią trafi, to nie przeżyje. Tak. Przeżyła, bo chyba by się wyfleszowała. Tak, wyfleszowała się. Potem flash właściwie jej uratował w tym momencie życiem. Tak, tak. Panowie, tak. Się zastanawiam, dlaczego ten Blitzcrank nic nie grabuje. No przecież... Próbuje cały czas, ale nie trafia, to też jest prawda. Tutaj Morgana wychodzi na czystą, Grace wychodzi na czystą. Myślę, że Blitzcrank po prostu czeka, aż Morgana spali Black Shielda i to jest bardziej taka gra nerwów. Tak, to jest w tym momencie taka bardziej psychologiczna. No tak, dokładnie. Tylko że staniem za AD Carry, no, no i on ich nie postraszy, no i nie zmusi... A i teraz mógł łapać przez te krzaki. Nie wiem dlaczego tutaj taka... No bardzo słaba decyzja, to co teraz właśnie było. Chociaż ja powiem szczerze, że też miałem takie taktyki, iż na początku właśnie nie trafiałem specjalnie i tak dalej. Oni się czuli coraz bardziej pewni na tej linii. I nagle po prostu w momencie, kiedy mój carry dawał mi znak, słuchaj chłopie, dam radę. Od razu były wszystkie catche trafione, wszystkie podbicia, wszystkie wejścia wyćwiczone po prostu. To jest taka, na bocie to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o psychologię rozgrywki. To się zgadza. I też bardzo dużo, jeśli chodzi o zgranie. Tak. Ale tutaj na midzie zobaczcie szybko Swaina. Na bocie też już się coś dzieje. Swain pogonił tą Ari. Już umiera. Dobra, jest Grey, jest frag dla Grace'a, jest też frag dla... Tak, Blitz. Bardzo dobrze to było zrobione. Bardzo ładnie powalczył Graves tak z botlane'em całym, no i Morgana bez straty życia prawie. Wieża, pierwsza wieża dla drużyny czerwonej, czyli no skill, just luck.
Ale odpowiedź też Centyla na środku. Tak jak pokazuję. Mówię, nie było presji ze strony tego Blitza, no nie, oni niestety się czuli zbyt pewnie. Muszą coś zmienić w swoim zachowaniu, muszą mieć ze sobą dojść do jakiegoś porozumienia, jak to zrobić przede wszystkim. Nie, właśnie tak jak mówiłeś, no wybór Blitza na jakieś drużynowe mecze takiej rangi, bo to już jest turniej. No nie jestem pewien, czy jest najlepszy. Znaczy Blitz jest okej, tylko że nie wiem dlaczego oni zbanowali Thresha. Nadal nie wiem dlaczego. Thresh by się przydał im o wiele bardziej. Jest postacią bardzo fajną ze względu na to, że może uratować Vayne i latarnia dla Vayne jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Hekarim się już nazbiera. Nie wiem czemu Hekarim nie zniszczył właśnie. Niech skorzysta i zniszczy tego pinka. No poczeka aż go zobaczą. Tu już powinien być dawno Gnary, ale jest Ahri, jest Ahri. Jest, już dają sobie ostrzeżenie, że jest SS. Leci też Swain. Tak jest. Leci też Swain, leci Blitz i Wukong. Swain się cofa. Wrócił, a Wukong. Tak, bo szkoda tej farmy jest tutaj troszeczkę na tym midzie. On nawet bez straty many może sobie spokojnie ją wziąć w tym momencie. Ahri znowu wchodzi na topa. Tutaj nie ma żadnych wardów. Straszny błąd z jego strony. Prawdopodobnie można powiedzieć, wydaje że jeżeli. Mi się, że to będzie charm plus Q i wtedy. Tak, wtedy będzie odpalenie. Już żyje. Jest dobrze. Żyje. Ojej. Ale. Flash. Ale zrobił dokładnie to samo. Oj, zobaczcie, jak dobrą wizję ma drużyna czerwonych. No to trzeba im oddać. Jak najbardziej. Jak ładnie stawiają sobie wardy. Tu jest ward, zaraz jest rzucony zielony, tak. Mhm. Nie wiem, czy Blitzkrieg nie próbuje niszczyć dalej tego. No szkoda. Tutaj bardzo agresywne wardy i bardzo dobre przede wszystkim. Są w dobrych miejscach. Mają całą wizję na smoka. Jeśli chodzi o wizję smoka, to mógłbym polemizować, czy te wardy są dobre, szczerze mówiąc. Dla nich? Oni od drużyna niebieskich nie może im jakby zagrozić, tak? Oni inaczej wiedzą, jakie będzie zagrożenie z ich strony. Wiedzą, dokładnie. Aczkolwiek ja bym te wardy troszkę inaczej poustawiał. Troszkę w innych miejscach. No idą flashe, pierwszy jakiś taki poważniejszy teamfight. I tak są dobre, trzeba przyznać. Oby tylko nie zaczynali smoka, bo to może być bardzo słaba decyzja, no tutaj chcą presję jakąś wzbudzić. No ale pamiętajmy, że czerwoni wszystko widzą. Maokai za to weźmie sobie spokojnie górną wieżę, no. I wejście nie ma być klanka. Bardzo ładnie. Swain też również pada. I bardzo dobry Black Shield w tym momencie był na Wukongu. Czy Hekarim umrze teraz? Tak, już nie uciekł. Bardzo dobrze. Jeszcze tylko Gnar został, ale... Pozamiatali, naprawdę, to było bardzo mądre wejście. I pięknie, i Gnar też pada. Pięknie, już nie ma. I Morgana 2 kille dla niej. 3-0-7 Morgana, no bardzo dobrze. 5-10, a dlaczego oni smoka nie robią w tym momencie? Właśnie nie rozumiem, ale mają acze. Może myślą, że mają dużo czasu. Nie mają też dżunglera, ale ich dżungler drużyny niebieskiej wstaje też dopiero za chwilę. Niektórych rzeczy się po prostu nie rozumie, no po prostu może jakieś znowu nieporozumienie w drużynie, niedomówienie, tak? Wzięli wieżę, kolejną. Maokai bierze górną wieżę, jest 3-0 w wieżach. Tak. Bardzo ładnie grają. No mam nadzieję, że obudzi się troszeczkę drużyna UTP, bo chciałbym popatrzeć na jakiś fajny mecz, a nie znowu jakieś jednostronne całkowicie. No dokładnie, no niestety. Jest atak ze strony Hekarima na Gravesa. Graves ucieka, dostał Black Shielda. Swain próbował zestunować Ahri. Ale na spokojnie, to jest tylko takie smyranie. Przyjemne. Tak się szykuje. To tylko takie smyranie. To tylko takie smyranie, proszę się nie martwić. Proszę bardzo, podejście Wukonga, piękny. Piękny fokus na Wayne. A tutaj chyba za dużo nie ugrają. Mhm. No szkoda, że Hekarim nie ma ultimate'a. Ten Blitz, co ten Blitz robi? O matko bosko, a co to się stanęło? O Boże! O jest. Najpierw wieża, panowie! O, pięknie! No, ale Graves tu pozamiatał! Jeszcze Swain. I idzie Maokai. A nie będzie, zobaczcie, uciekł. Dobrze Swain, bardzo ładnie. Ten zawodnik naprawdę tym Swainem potrafi dobrze zagrać. No, Vayne też uciekła. Ze strony Blitza. To
Nie wiem co. Nie patrzyłem, powiem wam szczerze, więc powiedzcie jak tam sytuacja wyglądała, nie będę cofał meczu. Bardziej... Lid generalnie poszedł tu w Busha i Morgana tam stała i on zamiast ją grabnąć, podbiegł do niej. Tak i uderzył z E, tak, to widziałem. Ale bardziej tutaj, że on padł, tak czy nie padł? Czybyśmy mieli tutaj powrót drużyny niebieskiej? Oby. Zawsze, możecie widzieć moje pingi, tak czy nie? Co teraz zapingowałem? Wydaje mi się, że nie. Aha, dobrze. No jest pierwszy smok dla drużyny niebieskiej, także jest jeden w smokach. Nie no, ja teraz pingowałem przy tym. Przy wieży. To. Nie, widzimy swoich pingów. Szkoda. Dobrze, jest po smoku, tak? W tym momencie, czy... Tak. Tak, ładnie jest po smoku. Jest jeden w smokach. Mhm. Ale dalej bardzo słabe, znaczy w ogóle prawie, że brak wardu ze strony drużyny niebieskiej, zupełnie przeciwnie no do Collegium Medicum. To jest ciężkie posunięcie. Pomimo tego, że Blitzcrank ma Sidestone'a, użył tylko jednego warda, tak? Ładnie! Teraz się udało. W końcu pomyślał. Teraz się udało. No i jeszcze kolejna rzecz, która tam w Blitzcranku jest bardzo słaba. Czyli to, że cały czas ma Warding Totem. A nie Sidestone'a. Nie zmieni. Tam Oracle. Trinketa niestety. Mhm. Sidestone'a, Oracle. Przepraszam. To jest takie nieprzyjemne. Takie... No głupi błąd, ale... Oj, i ten Gnar, zobaczcie to szybko. Jest dętka. Tak, słychać. Bo mam problem taki, że mnie kompletnie rozłączyło i z gry, i z... ze wszystkiego generalnie. O, także chyba już z nami nie pokomentujesz, bo nie wiem, czy możesz wrócić do meczu. Raczej nie. Właśnie nie wiem. Bo jest ustawione, że tylko lobby może oglądać. Trudno, w takim razie najwyżej posłucham. Jasne. W takim razie za chwilę wrócę. 12 do 10 dla czerwonych, dla CMUMK. 3000 przewagi ze strony czerwonych, 3-1 w wieżach dla czerwonych. Tak. I remis w Drake'ach. No. Jak wygląda sprawa z CS-ami? 124 CS-y dla Gravesa i 107 dla Wayne'i. No tak. Mhm. Tylko, że ten Gnar mnie martwi bardzo. No chłopak nie radzi sobie na tym topie, no nie wiem z czego to wynika. Szczególnie ta różnica 50 CS-ów jest bardzo rażąca. User in your channel timed out. O. No i to będzie chyba, tu chyba będzie... Gnar pada po raz czwarty w tym momencie, raczej tak. Chociaż już zauważył, że coś się dzieje. I chyba idzie się zmasakrować pod wieżą. Idzie się zabić, tak. Nie boi suicide. Ale mógłby tą wieżę obić chociaż po drodze. Blitz czeka ze swoim z Hekarimem. Ale tak, masz tutaj warda. I dokładnie wiedzą. A dobrze wiedzieli, gdzie ten wart stoi. Dobrze wiedzieli. Że on tam był. Tak, no tutaj wizja dla drużyny czerwonych jest, no tutaj trzeba czapki z głów. Zobacz, jak bardzo ładnie jest rozstawione. O i teraz zobacz, jak ładne wejście Swaina. Też nie wiem, czy Ari nie zdechnie. Tak. I teraz Vayne. Poszedł. Pozamiata. Poszedł flash, tak. Swain. No i Vayne może pogonić teraz Gravesa. Ale się jednak nie decyduje. No to nie wiem, z czego to wynika, że nie poleciała. Ari się odpaliła, Wukong tu próbował chase'ować za Hekarimem, nie udało mu się. Bardzo ładnie gra Swain, bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba. Ma bardzo fajne decyzje, kiedy wchodzić, naprawdę ten zawodnik potrafi zagrać tym Swainem, no to jest aż przyjemnie się patrzy na coś takiego. No słaby wave clear z tego ulta troszeczkę. No i chyba wieża pójdzie. Chociaż tu ma OK. No, może dużo zmienić. Może pozamiotać jak najbardziej. Drake staje za minutę 40. Jest zonia już u Swaina, to już jest takie mordercze strasznie u niego.
Minuta 40-30 do Drake'a, tak, to już bliziutko. I muszę powiedzieć, że Ari, kapitan drużyny CMUMK No Skill Just Luck, Elazar Ali, naprawdę ładnie czarmuje. Trzeba mu to oddać, że bardzo ładnie czarmuje. Czerwoni sobie zrobili... No naprawdę, no jestem godzin podziwu dla wizji czerwonych. Naprawdę. Tak, no. Tak. Ja to samo. No i to, że drużyna niebieska niestety tych wardów nie zdejmuje, no to jest takie... dziwne. No tak, takie pozycje już Blitzcrank powinien od razu odpalać Sidestone'a i sprawdzać. Tutaj Sidestone'a znowu. Dokładnie. Orakla i sprawdzać, czy stoją. No uspokojenie gry, no to jest ważne w tym momencie. Dla nich Wade jeszcze nie masakruje. Że czerwoni będą się kręcić w okolicach Drake'a, żeby go zrobić. No i wieża nam idzie, poszła. Tak, to jest ważne. Mamy 3-2 w wieżach dla czerwonych. 13-13 w killach. Ustaw sobie na pewno, żebyś miał live przycisk tam, nie? Go live. Wiem. Masz do przodu na maksa, bo ja przewinąłem i tak troszeczkę czasem mi się spóźniasz, nie wiem, czy to z tego wynika. No, dobra. Jasne, super. O, i zobacz, już ściągają sobie wardy. Już stawiają następne, Blitzcrank nie ma żadnego warda. Dobra, czekają. No i teraz jestem ciekawy. No tutaj na pewno pójdzie pierwszy wukong na Black Shieldzie. I będzie to samo wejście z ultem. Tak, plus jakiś charm pewnie od Ari. Być może charm pójdzie albo na... O, ja się Swain odpalił, poszedł charm, poszedł też Gnar. Dobrze, uratowali Vayne. Teraz pytanie, jak wykorzysta to Centyl. Poszła Zonia od Swaina. Swain uratowany. O, ale ładnie! Swain łapie fraga, dwa fragi dla Swaina. Poszedł flash. Czy będą trzy fragi? Tak, będą trzy fragi dla Swaina. Nie, zobacz! To Blitzcrank zabije. I znowu, czemu nie było graba? Teraz grab! No ten... No to było słabe, no ja nie wiem, co się dzieje z tym Blitzcrankiem, no to było tak... tak mega słabe. Ten Blitzcrank jest marny. Tak, tak. Zabić, zmarnował graba, żeby złapać fraga. Creepa nawet, dosłownie. Warf dla drużyny niebieskiej, no jak najbardziej, no bo wyjęli bardzo ważne osoby, tak? Nie zabili Ari. Tak, tutaj Ari nic nie zrobi sama z Morganą. Centyl bardzo ładnie zadawał, stali cały czas w jakby zasięgu jego ultimate'u i to jest fajne. No i idzie ma ok, no i... Tepor. Ale... Nie, to ten drak jest dla drużyny czerwonej. Tak. Jak najbardziej, oni powinni zająć się farmą na bocie i na topie. Wejd tutaj niepotrzebnie stoi. I znowu Gnar robi jakieś mojo dziwne. Jeżeli Blitzcrank użyje ulta... No to Gnar jest dętką, no Gnar nie ucieknie. Tak. Nawet jakby miał skok, to ten skok daleko nie pójdzie. No. A z, wnioskuję, myślałem, że Blitzcrank będzie kradł ten CS swojemu carry. No ale dobra, będzie dalej jest ten mecz, no tutaj wszystko jest pootwierane. W tym momencie UTP wychodzi na prowadzenie, no musisz przyznać, że kurde, naprawdę bardzo ładnie mają zgranie w teamfightach, nie? Bo fokus jest na carry. Fokus jest na carry, na Vayne i to jest bardzo dobry fokus, bo Vayne będzie bardzo potężna w późniejszej fazie rozgrywki. I o tym chyba już wie drużyna CMUMK, dlatego przechodzą do mocnej ofensywy w środkowej fazie gry. Ale zobacz, i po Morganie. Kolejna osoba, i to jest właśnie Vayne. To jest właśnie cała Vayne. Niesamowite, i już double kill. Tak, dla Hecarima. Mhm. Przechodzimy dalej, i jest pogoń, ale Wukonga raczej. No tak, mam Hecarima przecież. Ace'a nie będzie, ale Ari oddaliła się spokojnie do powrotu. Ale zabezpieczona. Do gry, wiesz? Tak, to jest bardzo ważne. I raczej teraz wezmę kolejną wieżę, to jest fajne. Chociaż bym przeniósł troszeczkę rozgrywkę na górną aleję, gdzie się w sumie nic nie dzieje, a są darmowe pieniądze z wieży, tak? O właśnie, chyba przepowiedziałem przyszłość? Nie. Nie, jednak nie. ładnie otwierają sobie coraz dalej. Ale teraz bym przeniósł się całą piątką właśnie na górną alejkę. No właśnie.
No właśnie, tak jak chyba mówiłem. Albo robią, chcą zrobić wymusić barona. Barona. Podejście na barona i... Ojej! Ale tu będzie... Oj, poszedł flash od Morgany. Tutaj poszły koło od Morgany. Swain użyje... Swain nie ma zoni. Bardzo ładnie! Rozdzielili wszystkich zawodników. No tutaj Małka jest dentką. To jest pewne już, to nie ma opcji nawet. Że było inaczej. No to co zrobił Swain z Hekarimem było piękne po prostu. Swain wszedł pomiędzy zawodników, rozdzielił ich na dwie grupy. Hekarim zaczął chase'ować górną część tam, gdzie stał Graves i tak dalej. Ładnie tam wpadł, pozamiatał, zabił Morganę, która mogłaby być bardzo denerwująca z tym Black Shieldem. No bardzo, bardzo, bardzo dobre decyzje podejmowali. No i teraz zobacz, wieża inhibitoru. A Swain totalnie się nie boli, bo i ma tak duży spell wam, że na spokojnie, regeneracja zdrowia, super. No i górna wieża padła, to jest też bardzo ważne. No i teraz jest przewaga ze strony niebieskich, no jest 44,6 tysięcy do... Kontra 41,4, tak, to jest już 3000 ponad różnicy i może nawet decydujące. 2-1 w smokach dla drużyny Collegium Medicum. Niebiescy mają ładny late game, trzeba im przyznać. Mają wrócili. Postacie bardzo late game'owe. Wrócili. Tak. No tutaj Swain, Swain tutaj Wayne, Hekakoń. Tak, jak tak. Najbardziej. No Hekakoń bardzo ładnie idzie w tanka i to jest super. Bo Gnar naprawdę na początku musi złożyć koniecznie Botrka. Teraz już Sunfire Cape'a złożył, no ja bym składał od razu też bardzo szybko Spirit Visage'a, tak? Tak, no. Widzę, że to Grace będzie się składał pod Blood Thirstera. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby teraz złożyć zaraz po tym, albo teraz zamiast tego Blood Thirstera. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby złożyć coś na przebicie, bo jednak ten Hekakon jest strasznie tanki. Tak, to prawda. No, Omen Renduina, tak, spowalnia jeszcze też. No, generalnie bardzo ciekawe, co teraz się stanie, ale Graves też sam w sobie jest bardzo potężny. Tak. I można go nazwać postacią, która zadaje tons of damage, także... No, jestem ciekawy. Break za minutę 30. Rzadko widuję taką Vayne, która idzie totalnie jako... na początku w siłę ataku, a nie w prędkość, żeby korzystać ze swojego pasywnego skilla. Powiem, naprawdę rzadko widuję, ale najwidoczniej działa. Bo Vayne w tym momencie jest lepsza od Gravesa. Tak. Ostatnim razem Forgiven grał taką Wayne pod totalny burst. I to działało. Brewy grali. Aczkolwiek, czy to działa w normalnych grach amatorskich, to mi ciężko powiedzieć. No tutaj też się nie potrafię. Widzieć. Ciężko. I sadzonka poszła od Malkaja. Pobiła trochę miniony. No, kontynuują tutaj puszowanie zawodnicy Polaki, Cebulaki. Nie wiem, czy tak mówiąc o nich tu ich obrażam, czy oni raczej będą się z tego śmiać. A mnie wróciła w tym momencie wizja, także wracam do komentowania razem z wami. O, bardzo dobrze. Nie wiem, jakim cudem to zrobiłeś, ale gratuluję. Jestem czarodziejem. Mówi Lux, albo nie. Lux to nie. Nie, Lux nie. Lux. Mogę być Swainem. Ty będziesz Tarikiem. No i Drake staje za 5 sekund. Myślę, że Tarik to niebiescy się już szykują na Drake'a, czy to będzie ich drugi Drake, robią sobie ma potężne minie. Kryształy. I kolejny raz jest duża farma na botlane'ie. Ale będzie teamfight. Znaczy, na pewno czerwoni nie zdążą podejść. Drake będzie skillnięty. No, tak jak myślałem, no, niebiescy, czerwoni się rozpłyną. Chociaż może... No, zobacz, jednak ładne wejście mają. Nie, Swain! Przyszedł Swain. Tak jak myślałem. No, Makaj też tu będzie. No, powinna być teraz gra ze strony Blitza. Dobrze. Ładnie, Hekarim zamykał cały czas. Chociaż w CS oczywiście jest powiedzenie, kto zamyka, ten połyka, aczkolwiek bardzo ładnie to teraz zrobił.
Nie rozumiem, dlaczego Morgana dała Black Shielda tak wcześnie Wukongowi. Znaczy, to był bardzo dobry pomysł, bo to jest wejście pod kradzież. I zobacz, wieża padła na botlane, gdzie jest naprawdę duża fala i może się coś dziać z wieżą inhibitora. No tak, Pączek, tylko że Wukong zanim doszedł do smoka, zanim doszedł nawet do drużyny niebieskiej. Bo się cofnął, tak, ale to już. Black Shield już przestał działać. Wynika to z tego, że nie mieli wizji na smoku. Są bardzo puśnięci, nie mają możliwości przejścia dalej i posunięcia wizji do przodu. I to jest takie taktyczne, bardzo taktyczne wejście. A Wukong zobaczył, że smok nie jest bity nawet do połowy, więc no się wstrzymał po prostu, nie? Nie miał innego wyjścia. Grave zbierze Reda. No i gra znowu troszeczkę się uspokaja, co jest bardzo, bardzo fajne. Jednak 26 do 18. No, to jest duża przewaga już. Tym bardziej, że było. Bardzo duża przewaga, no bo mamy Vayne po stronie UTP, która miażdży niestety w late game'ie. Im dłużej gra się naprzeciwko Vayne, tym bardziej podpisuje się kontrakt ze śmiercią. No dokładnie. No poza tego jeszcze pasywka Gnara, także to bardzo ładna synergia jest. Tak, jak najbardziej. Myślę, że Gnar też powinien pójść pod atak speed troszkę. I zamiast co on tutaj ma, teraz niech pomyślę. Znaczy Gnar generalnie w late game'ie ogranicza się do tego, żeby stunować. To jest jego najlepsza cecha, bo te stuny ma potężne po prostu. No do tego tak Vayne. Tak jest w mecie, ale tak. Poza metą bardzo dobrze składać go, załóżmy, pod atak speed. Naprawdę działa, sprawdzałem, świetnie działa i zabija wszystkich, wchodzi, sam robi pentakill. To działa i nie tylko na brązach. Na brązach działa wszystko. Jeżeli twój plan jest głupi, ale działa, znaczy, że twój plan nie był głupi, tak? Bardzo ciekawe spotkanie, bardzo przyjemnie mi się je ogląda. Tak, no ja myślałem, że to już jest, że drużyna czerwonych no zmasakruje tutaj niebieskich. Tak, a tu widzisz zupełnie co innego podniesienie się. Takie mecze lubię, o takie mecze będę prosił. Tak, jak najwięcej. Aż przyjemnie się ogląda, przyjemnie się o tym mówi, przyjemnie się o tym rozmawia. Mnie ciekawi jutrzejszy mecz, bo tam będzie grał mój były współlokator, z którym też grałem, a który będzie grał na pozycji AD Carry. A to fajnie, to będzie przyjemnie się oglądało, tak, to już będzie na żywo, na streamie. Ja już sobie załatwiłem samochód, żeby sobie spokojnie podjechać na stream. Drużyna niebieska. Podchodzi pod środek, tak. Jednak trzeba tutaj powiedzieć, że czerwoni mają puszniętą linię na topie. I zaraz będzie puśnięty bot. Może na to czekają niebiescy. Chcą tutaj uspokoić rozgrywkę na midzie, zamiast zaraz przeskoczyć na bota i puszować z dwóch stron, bo mają do tego możliwości. Jest Gnar, jest Vayne, tak? Pod bursta, no. To może się udać. Bardzo duża fala czerwonych minionów na topie. Bardzo duża. Blitz czeka. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego on. Ale nie wiem, tutaj. Próbuję trafić kół. Celuję. Może. Ma aima. Za minutę 45. Oj, ładny charm wylądował. Tak jest, bardzo ładny. Tak jak mówiłem, ten zawodnik naprawdę bardzo ładnie czarmuje. Nie musiał używać ulta, nie musiał marnować flesza. Spokojnie tylko zaczarmował i spokojnie się oddalił. No i widać, że z Maokajem grają, bo zaraz poszła sadzonka, która jeszcze by spowolniła przeciwnika. Co mi się bardzo podoba. Tak. Morgana już czyści wardy oni. I to mi się bardzo podoba w tej drużynie. Oni wychodzą, wardy stawiają, odnawiają, niszczą przeciwnika i to jest coś ważnego w tej grze. Bo zdobywanie przewagi dzięki właśnie wizji jest bardzo ważne. Tutaj już drużyna czerwona spuszowała, w międzyczasie zmiażdżyła wieżę na midzie. Wieżę na ja midzie. Nie wiem, panowie, czy bym nie zrobił QSS-a na tego, na Swaina. Jego, nie wiem, czy to by było, czy to by coś dało. Znaczy, na pewno na klatkę, nie? Na klatkę. Miał najlepszą kontrolę na Swaina i niestety tutaj nikt go nie zbudował. Ariniam, ojej, rzeczywiście. Ma kielich Atenę, a jednak Morel Unicorn no, daje głębokie rany, tak? Swain miałby o wiele mniejszy regen. No to jest bardzo ważny item.
Aż nie spojrzałem. Powiem szczerze. Zobaczymy, jak to wygląda pieniężnie. To jest. Finansowo jest duży. No, 4000 można powiedzieć przewagi prawie. Tak, tak. Między zawodnikami teraz aktualnie patrzę. 3000 różnicy u dżunglerów dla Hekarima. Plus. A tutaj smog już się zbliża za sekundę, a drużyna czerwona się cofa do bazy. No, mi się wydaje, że oni chyba wiedzą, że nie są w stanie tego smoka porobić. No, mogliby. Chociaż próbują. Jeżeli by się byłoby to ryzykowne, ale tam nie ma wardów. Rzeczywiście mogłoby się udać. Tam nie ma wardów. No, trzeci drag dla drużyny niebieskich, no to jest. O, movement speed to naprawdę jest bardzo przydatny. Dobre, teraz gra Blitza. W końcu, trafiony. I ult do ucieczki. Poszła zonia dla Morgany, nie wiem czy to było konieczne tutaj. No tutaj na ulta, tak, to jest też całkiem. Ale tu się dzieje bardzo dużo. Tutaj zobaczcie, jak Hekarim obija Morganę. Pięknie to jest po prostu zrobione. Jaki jest chase za Vayne. No i 5 za 0. No i to jest chyba GG, panowie, tak mi się wydaje. Myślę, że to może być GG. Chociaż Graves. Graves jest jeszcze. Ja bym zabrał inhibitor i wycofał się po Barona. Tak, no mają dużo czasu. Mają. Ja bym puszował dalej, bo jest ich pięciu, oni są czterech. No, ten Gnar się wbija pod wieżę, chociaż nie miał followa od strony kolegów, no to też dla mnie takie zawsze dziwne. Gdyby Blitz dobrze zagrał tego graba, to wtedy by, mielibyśmy ace. Chyba jednak, no i słuchali, pączko idą w tym momencie na Barona. Tak, ale tam ładnie owardowane i w tym momencie zaraz już staje. Swain został, bo próbował się wrócić do bazy, a tutaj. No, pytanie, będzie ciężko im zrobić tego Barona. A nie, Wukong nie ma butów homeguardów, także raczej na spokojnie już. Bez większych problemów ten Baron będzie ich. No to jest tak, właśnie potęga Vayne. Pięknie. Vayne ignora. Pięknie, pięknie, naprawdę. Tutaj Swain robi niesamowitą robotę. Razem z Hekarimem widać, że ci zawodnicy są bardzo dobrze przygotowani na swoich pozycjach. Niebiescy mają mida otwartego. I tak jak mówiłem, znowu czyszczenie z wardów. Na bocie znowu ogromna fala minionów. No i to jest to właśnie, że Vayne pod Bursta ma dość słaby wave clear w porównaniu do innych carry. Dokładnie. Ze względu na to, że no nie ma takich obszarowych typu kosa sticka, tak? Statika. Statika, tak, oczywiście, przepraszam. Nowy item. Specjalnie dla pączka. Tak, tak. Ja wiesz, ja gram zawsze na ciasteczkach. No i będzie takimi donatami rzucał. Bo jestem gruby. Ja myślałem, że poro to latające pączki z lukrem. Dlatego cały czas grałem. Through the pool. Powiem, że kurde, niby. Myślę, że następny teamfight i myślę, że tak, jeżeli tak. Ten teamfight zostanie przegrany przez drużynę kolegium medical, to już. No to jest koniec, tak. Niestety. Ale jaki tutaj błąd moim zdaniem robi drużyna niebieska, powinni zacząć puszować jeszcze jedną linię. Jeszcze jedną linię. Tak. Topa, ja bym wziął w tym momencie topa, naprawdę. Tak, ponieważ to jest sobie najbardziej spuszowany. A tutaj Blitzcrank próbuje tak. Próbował grabnąć, no trochę mu nie wyszło, trochę misnął. Chyba nie próbował zestunować. Myślę, że jak tak będziesz oglądał, to ponownie mógłbyś zrobić statystykę grabowlicą. O Jezu, to jest miazga dla drużyny niebieskiej. Vayne spokojnie. To będzie tak, nie, a czemu może nie być, bo Morgana się spokojnie oddaliła. Vayne, bardzo mało HP, no ale no to jest wygrana już raczej. Ale widzieliście. Zauważyliście, jak Hekakon wbił w GG. Arii, jak ona została zmiażdżona. No panowie, nic. Gratulacje. Gratulacje dla drużyny. Dobra, gram. Powstali z Victory.
No i pięknie. Wygrywa drużyna Polaki Cebulaki UTP, przechodzi do kolejnej rundy. No to jest, powiem, że znam ich i tak dalej. No przykro mi, że moja uczelnia odpada. No ale no zdarza się niestety, tak. Jeszcze jest dużo drużyn, które naprawdę mogą zmienić zmienić losy. Tego, można żebyś... zauważyć jedną ważną, bardzo ważną rzecz, że tutaj można powiedzieć, że Swain pokerował tę grę. On ma tak naprawdę... Swain i Hecarim jednak, to trzeba im oddać Hecarimowi też, że wszystkie akcje były też jakby stwarzane, całe zagrożenie było przez Swaina i Hecarima, tak? Vayne na początku bardzo słabo, tak? Potem widzieliśmy coraz wyżej, to jest jednak Vayne. No i generalnie zagranie na full burst na pewno nie służy temu, żeby Vayne była bardzo dobra na początkowej fazie rozgrywki. Gdzie jakby cała jej potęga polega na tym, że ma bardzo dobry pasyw z W. No ale dobra. Bardzo dziękuję w takim razie Michałowi, że z nami byłeś. Fajnie się z nami komentował pomimo problemów u graczy i u ciebie. No i bardzo dziękuję panu Bulwie za to, że z nami posiedział. A my widzimy się już jutro 20 na meczach w LoL'a i w CS'a, mam nadzieję. 21 chyba LOL, o 20 jakiś CS na pewno, tak mi się wydaje. Znaczy to jest jeszcze cały czas jakby kwestia otwarta, ja tam z kapitanami rozmawiam i oni jeszcze nie są w stanie mi się dokładnie określić. No dobra, bardzo dziękuję, do zobaczenia i ten materiał wideo zaraz będzie lądował na YouTube.